Cześć, z tej strony Karolek 95 i zapraszam na kolejny odcinek. Pograjmy w Rule of Rose. Na początku chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszystkie komentarze do pierwszego odcinka, bo to jest najważniejsze. Do pierwszego odcinka wszystkie łapki pozytywne i negatywne bardzo dużo mi dały do myślenia. No i dziękuję, że wreszcie jest ktoś, kto potrafi wyrazić swoją także negatywną opinię, bo to też jest bardzo ważne w moim przypadku. Ja to doceniam, chociaż niektórych komentarzy po prostu nie zrozumie i nie będę ich komentował, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, Jennifer, co ostatnio sobie zwiedziliśmy? Tutaj właściwie wszystko, tu mam jakąś jeszcze walizkę. Chyba z nim nic nie możesz zrobić, niestety. Szkoda. Tak, czy my tu jeszcze... Mamy jakieś drzwi, no tego nie jestem w stanie zobaczyć, czyli... Nie mam wyjścia, muszę wracać. Myszko, idź mi stąd. Okej, okay, tego wieszaka też już nie użyję. Halo? Hallway, okej. Okay. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Czy tu coś się wydarzy? Teraz właśnie nie wiem, czy muszę... Okno. A nie, znowu patrzę na drewniane koszyki na pranie. Dobra, toaleta od razu odpada, to mówię. A tu są te drzwi, dobra. No czyli co, no muszę wracać. Jeżeli wiecie, co mam robić, to piszcie, może to jakoś zauważę akurat w tym momencie. W obecnej sekundzie, czyżby jakiś filmik? Tak, jest filmik. Może i dobrze. Że fabuła nie chce mnie zmylić. Aha, czyli kurde, powrót króla. No, uśmiałem się, ludzie, uśmiałem. Dobra, wracamy z... Uwaga! No, czysto. Wracamy za chłopcem, wracamy na tory właściwie. Gdzie chłopczyk pobiegnie? A, tam jest. Porozmawiasz wreszcie ze mną? A, dobra, porozmawiałeś, widzę, dobra. Jeszcze raz otworzę tę szafę, bo może tu... Arusz, tu coś będzie. No, niestety nie. O, coś się stało. Nawet nie jestem pewien co. Dobra, cień pod Jennifer mnie po prostu miażdży. No i teraz widzicie, no nie wiem kurde, gdzie poszedł. Zobaczmy te drzwi. O, na szczęście zamknięte. Więc jedne mniej do sprawdzania. Okej, okay, tutaj być może to będą te drzwi. Zobaczymy. Jest biblioteka, no byłem tutaj już. Nie, raczej nie, tu skoro nie ma żadnej cutscenki. Więc pewnie to nie to pomieszczenie, no obiegnę je, na wszelki wypadek. No, chyba nikogo tu jednak nie ma przy stole też, nie? Wątpię, żeby takie dzieci rozpuszczone bachory chciały się uczyć. I czytać po cichu książki, wolą mordować koty, szczury z piwnicy, cokolwiek. Dobra, o, stoper nie włączony, cudownie. Tu, czy tu mamy jeszcze jakieś drzwi? Nie. Musimy wyjść tędy. To na pewno tędy. Okej, okay, czysto. Zobaczmy. Czy cutscenka? Tak, chyba cutscenka. Tak. Wbita po schodach na strych. O, skubany! Skacze po dwa schodki. Ja też bym tak chciał. Czy to jest na górze? Tak, pobieg zdecydowanie na górę. A, tu jest! Chodź tu! Dawaj buty! O kurde, strych. Faktycznie tu nie byłem. Nieźle. Mogę zapalić światło lub zgasić. Chyba nie. Spójrzmy jeszcze na te drzwi. Czy tu mnie coś czeka? Czy mogę tu wejść? Niestety zamknięte. Dobra, czyli prostolinijność w tym odcinku fabuły prowadzi mnie do tych drzwi. Zobaczmy. Halo? Odtyka, storage. Okej. Okay. Jakieś magazynówki, nie magazynówki, krzesło, świetnie. Dobra, tu o, jakaś notatka, czy o, nie, caps lock, co ja nacisnąłem, Boże. Tu jakieś w ogóle rękawiczki zakrwawione, skalpele, chodź tu. Jennifer found, aha, znalazła mapę, o kurcze. To też bardzo mi przypomina Silent Hilla, gdyż tam właśnie też musieliśmy szukać mapy, obojętnie chyba w której części, to nie jest ważne. Znaleźliśmy mapę sierocińca. Tam w którymś odcinku chyba Ragnarok mi napisał, albo nie, to był Mano Game, tak, Mano Game to był, że ma to tłumaczyć po prostu jako sierociniec, całość. Zobaczmy, co tutaj nam piszą. Use, look, zobaczmy przede wszystkim, co tam jest ciekawego pisane w niej. Wygląda na starą mapę, no tak, o Jezu, pięknie tutaj wszystko narysowane, widzę, najlepszy projektant to robił. Ma szansę się potem rozczytać niestety. Dobra, zostawmy to w spokoju. Gdzie się wychodzi? Na kontrol. Lećmy za chłopcem. No znowu się uśmiałem. Niesamowite.
Okej, tu coś mamy. Jakieś porozrzucane bazgroły, śmieci, jakieś rysunki. Dobra, pójdziemy tutaj. I mamy kolejne drzwi. Pewnie tu będę musiał coś wsadzić? Nie. Jakąś przepustkę. Hello? O, będzie chyba cutscenka pierwsza jakaś, dłuższa. O, proszę, dzień dobry. To ten chłopczyk. Widzę miejsce modlitw. Albo zabra... To wygląda jak samochód, on stoi na samochodzie jakimś. Albo mi się zdaje. Tak, kartony po prostu poustawiane. Dobra, co masz mi ciekawego do powiedzenia? Drzwi zamknięte! Halo! No super, szybka śmierć będzie chyba. Dobra, zanim do niego podejdę, jeszcze pozwiedzajmy. Jennifer! Powinnaś uciekać. I co? I co? Zmiana mapy. Zmiana mapy, powiedziałem. Okej, czy tu jeszcze coś mam po bokach? Chyba nie. Dobra. Zobaczmy, czego chce od nas chłopczyk. Coś się obraz przyciemnił, niedobrze. Dzień dobry. Not lucky girl, I'm going to say what he said. Aren't you a slowpoke like always? Hearing me the rest of the story, you know. Look hard at you. Okej. Czy coś od ciebie dostanę? Read the rest of the story to me. You know the book is hard at you. Hi. Dobra. Czy ja mam? Mam to ze sobą? Ten przedmiot? Być może. Nie wiem, może dam mu obrożę. Tego użyć nie mogę tutaj zdecydowanie. Obroży też raczej nie. Chociaż nie, obroże, widzicie. Obroże mogę użyć. Ale wątpię, żeby ją przyjął. No dokładnie. Chyba, żebym mu jakoś zapakował na szyję. Koniec śmiechów! Jeszcze mapę mogę ci dać. Spróbujmy. Albo będę musiał właśnie. O! Tyka. Aha, tu będę mi pokazywać teraz piętra. O, właśnie, czyli jedynka, dwójka teraz się przyda. Wszystkie pomieszczenia wydają się sprawdzone. Nie wiem, czy te białe drzwi to są pomieszczenia przez nas już sprawdzone, czy też jakiekolwiek. Tu jedno jest wolne przy strzałce od razu. Czy mogę to jakoś zbliżyć? Zoom. Kwadrat. Jezu, żebym tego nie wyłączył. Na enterze? Na kontrolu? Jak to się wyłącza? Cholera. Dobra, mniejsza. Jakaś książka, mówisz. Dobra. Chyba, że jeszcze jest taka opcja, że podejdę do ciebie. No, może być takim sposobem. I spróbuję Little Princessa ci przeczytać, albo oddać przynajmniej. No właśnie. Nie. A little girl was at her home. Herself very much alone. Dobra, tego nie było chyba. The poor little. Chyba tego nie było, nie pamiętam. Dobra, wyjdźmy. Czy coś się stanie? Tak, stało się, czyli jednak tego nie było. O kurde. Pociąg czwarty z peronu 24 odjeżdża o godzinie 17:30. Now begging the funeral. Okej. Those attending, please gather around on this time. No dobra, niech ci będzie. Ale czyli mogę sobie pójść, tak? Mam nadzieję. Zmiana planów. Pociąg czwarty z peronu 27 odjeżdża o godzinie 18:30. Pył do pyłu, sryw do sryłu. Macie bardzo ładne getry. Tam widzę, nawet trapery się latem znalazły. Cienie są naprawdę tak realistyczne, że... Come on, Jennifer. The funeral is about to begin. Dobra. Będę musiał chyba wyjść na dwór. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Halo? I have a black screen. It's wonderful you're there, friend. A, czyli nagle zniknął, a ty tego nie zauważyłeś, Jennifer. O Jezu, twoja spostrzegawczość. Powaliłaby konia. Garbatego na łopatki. Boy gone. The girl left in confusion. Kurde! Klepsie trwałe. Nie. Dobra. Nie, nie chcę kwipunku. Jezu, mi się mylą te przyciski. Mapę, czy mogę zmienić? Znaczy mapę. Musiał pewnie za nim biec. No dobra, za chwilę. Najpierw tu, czekajcie. Oj, Jennifer, jak ty się coś wplączesz w ścianę, to no raz. Tu nie mogę wejść, okej. Jeszcze kamera, proszę, sprawdzę z drugiej strony.
Dobra, i tu pójdę. Czy dałoby się tu wejść? Niestety nie, to jest zrobione tylko na pokaz. No dobra, czyli wychodzimy. Nie ekwipunek. Dlaczego ja tak lubię włączać ten ekwipunek cholerny? Dobra, no cóż, szukamy chłopca i tych dziwnych dziewczynek, które coś tam majaczyły opyle. Nie wiem, czy to był Stardust, czy Sraldust. Otwarte? Otwarte. Przed chwilą było zamknięte, nie wiem, kto to zamknął. Kto mnie robi w ciula? Kolejna cutscenka. Zobaczmy. Pies! Piesek! Where are you? Doggy! Doggy! Jak cię nazwać? A, ty mi się nazwałeś Brown. Ja cię nazwę Lukas. Cześć, Lukas. Lukas śpi, Lukas śpi. Dobra, niech śpi. Lukas! Jesteś. Kurde, reaguje z kubanem. No zaraz cię znajdę. Bout! Bout, bout, bout. Świetnie szczekasz, kochany. Czy to jest tutaj? Piesku! Oje! Kolejne dziecko. Dziecko przeznaczenia kolejne. Dobra, piesku, biegnę! Biegnę na ratunek Lukasowi. Gdzie jesteś? Pies! Czyżby tu? No już wychodzę, spokojnie. Jezu, ale mi się chce pić dzisiaj. Masakra. Mogę wyjść? Mogę. I mi się wydaje, że gra jest tak zrobiona, że nie posunie się dalej do momentu, w którym nie znajdziemy... Nie znajdziemy żądanej przez nas i upragnionej rzeczy. No ciągle mi tu szczeka. Może na dole. Bout! Bout! Pieszek. Może tu? Nie, to nie tutaj. Może jest na dworze. No nic, a ja się męczę tutaj z szukaniem. Mogę wejść? Raczej nie. Jest, Lukas sobie szedł, mam nadzieję, że go widzieliście. Jak może być w dwóch miejscach naraz? Tu szczeka, tu mi chodzi na dole na panelach. Lukas, where are you? Gdzie mam wyjść? Przed domem jesteś? No dobra, słyszałem już to! 16 raz nie musisz tego powtarzać. Okej, inner card. Mam nadzieję, że tu jesteś. Nie wiem, to już fons znalazła. Dobra. Zobaczymy, co będziemy musieli zrobić z tą łopatą. Czy ktoś tu jest zakopany? Nie mam pojęcia. Czy będę musiał odkopywać to? Gdzie to jest? To jest łopata. Unlucky girl, something about here. Czy mogę? Aha, czyli sama to zrobisz. Jezu, ile ja piję w tym odcinku. Masakra. Odkopałaś go? O! No, nie słuchać tego, dzieci, nie słuchać. Wow. O Jezu. Wow. O shit. Nie wiem, czy to powinny być jakieś filmiki. Czy mi je ucina? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Cieszę się razem z tobą. O, udało mi się to przewinąć, super. Mała ścinka. Jennifer, czy coś się stało? Would like to save. A zapiszmy grę. Dlaczegoż nie? Za szybko to robię. No dobra, zapiszmy na czwartym slocie. Kurde! Na czwartym slocie chcę zapisać. Zapominam, że to się samo włącza. Okej, czwarty slot zapełniony. Save. Okej, zapisy. Sorry. Znowu klawisze trwały. Jezus, jeszcze. Dobra. Mamy zapisane, wychodzimy i zobaczmy, co się stanie. Jakaś muzyczka. Interesujące. Unlucky Claw, coś tam się działo właśnie. I tu znów coś się dzieje. Jennifer. O! Jak to się stało? Jennifer przywiązana do dziwnej latarni z megafonem. To jest pewnie gdzieś na dworcu właśnie. Dobra, co tu się dzieje? Czy mogę zrobić jakikolwiek krok w przód, w tył? Mogę. A tutaj właśnie chyba zaczynają się łamigłówki. Like, I've never found herself in a strange room. Okej. Tylko powiedzcie mi, jak się wydostać. To by było bardzo, bardzo pomocne.
Dobra, naciskam strzałkę na dół. I coś tam próbuję kombinować. Powiedzmy strzałkę do góry. O Jezu. W samotnym, zimnym pokoju. Śmierdzącym zresztą. Stinky. Dobra. Powiedzmy w prawo. Nic nie daje, co? Może tu jest potrzebna jakaś kombinacja. O! Attenzione! Co się dzieje? Pociąg 8 z peronu 20. Good morning, Jennifer. Oh shit. How do you feel? Let's have a little chat, shall we? Shall we? Dobra, niech będzie. Zobaczmy, co macie mi do zaproponowania. Good girl. Ha, 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 ha. No. Jennifer, have been a bad, bad girl? Bad, bad girl. Tak, to wszystko przez ten autobus. Zdecydowanie. Bad girls need to be punished. Someday? Nie, proszę. Nie mam takiego fetyszu jak wy. No dobra. Bijcie mnie. You're a brave girl. Dziękuję. Anyway. Tak czy inaczej. I'll be the one giving you orders around here, okay? Okay. No, może być. Na wszystko jest. Kur. Clever girl. No, świetnie. Bijcie mnie już. Albo nie wiem. Cokolwiek. Now, I'm going to give you your first order. Dobra, czy to będzie odznaka za dobre sprzątanie lasu? To find a gift and bring it to the aristocrat club. Dobra, chciałbym należeć. Bardzo, bardzo chciałbym. If you don't, I'll kill you. Super, przyjmę. Is there anything about this that you don't understand? Nie, i wszystko rozumiem, wszystko jest jak najbardziej. Yes. Yes? Znaczy miałem dać no, chyba, że wszystko zrozumiałem. Oh well. It doesn't really matter what you say. You see, Jennifer, there are really only two. Pamiętaj, że masz medalion Saurona, który cię broni, Jennifer. Niczym się nie przejmij. Those who take orders and those who give them. Dobra. And from now on, I'll be giving the orders. A czyli za mną jest ta szpara, przez którą to dziecko patrzy sobie. Jennifer, nothing's fair here. Okay. Chua, się uśmiałem znowu. Follow my orders or else. Okay. For I am Jezu. The prince. Myślałem, że Prince of Persia. Dobra, zasady mogą być nawet ziemniaczane. Śmiech masz jak koń na westernie. No niesamowite. Dobra, czyli dzieci lubią się zabawiać kosztem dorosłych. Fajnie. Let the games begin. Dobra. Dear Jennifer. Jaka dzika radość, że ktoś z nim zagrał. Jezu, był niedopieszczony bardzo. Ho, 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 ho. No dobra. Niech będzie. I proszę. We have a first order. Czy ten. O Jezu, czy ten. A, czy same się przetą, tak? Świetnie, jakbym widział pułapki Jigsawa. Mówiłem, dzieci Jigsawa. Kombinatory pierdzielone. Co my tu mamy? No śmiało, śmiało. Przetnijcie mnie wreszcie. A, tylko proszę bezboleśnie. Ouch. Nie, żyjemy. Dobra, skoro żyjemy, to wszystko jest w porządku. I teraz co? Co? Łaskat, snip, snip. Dobra, lina została przecięta. Wich, wich, wich. Kurde, klawisze trwałe, niesamowite. Dobra, dołączyliśmy do klubu arystokratów. Gratulujemy, super, cieszę się. Mogłem odmówić i zginąć. Jeszcze raz gratulujemy. Bardzo się cieszę, przyjmuję. Gratulacje. Okej. Okay. Jennifer. Dobra,
Chcecie się dowiedzieć, co będzie w następnym odcinku? Podłączeń do klubu arystokratycznego. Zasad róży, nie wiem jak oni się nazywają. Coś tam. Czerwonej kredki bodajże. Zobaczymy, jak Jennifer sobie poradzi z ich zasadami i tak dalej, i tak dalej. Gra jest mega dziwna. Ale bardzo interesująca zarazem. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.